a prawdopodobnie tylko 3 dadzą mu spokojny awans do półfinału. Na pewno bardzo ważny wyścig dla Jasona Crampa w tej chwili. Trzeci z naszych reprezentantów, przepraszam, Rune Holta, również w tej chwili walczy o półfinał z 5 punktami. Musi w tej chwili spróbować wygrać ten wyścig i wliznąć się do półfinału. Mateja Carpaneze w czerwonym, Rune Holta w niebieskim, Jason Crump w białym i Kenneth Bier w kasku żółtym. Znowu mały Duńczyk pod płotem. Na razie przedłuża swoje szanse, doskonałe wyjście z trzeciego pola. Kramp na prowadzeniu, ale za chwilę rywale będą chcieli go wyprzedzać. Już próba Kennetha Bier, nie było tam na razie miejsca przy płocie. Zatem Kramp jeszcze na prowadzeniu. Goni go Bier, goni go Holta, który chciałby tutaj znowu pewnie zrobić dobrą robotę dla Tomasza Golowa. Wyprzedza teraz Holta Kennetha Bier i będzie próbował gonić jeszcze Jasona Crumpa. Odważna jazda po dłużej, ale na razie Holta nie może dogonić Jasona. Teraz znowu kurczowo trzymający się Kredy Australijczyk. No i Holta. Tak, Rune przechodzi. Holta, szaleństwo polskich kibiców na stadionie. No bo te dwa punkty mogą spowodować, że za chwilę oczywiście Kramp już się pewnie nie będzie w stanie przedostać na to miejsce, dające nie dwa, a 3 oczka. Holta znowu wykonuje tutaj wspaniałą rzecz dla Tomasza Golowa. Holta 3, Kramp 2, Kenneth Bier 1 i 0. Mattia Carpaneze. I teraz patrzymy, co się dzieje w punktacji. 7 punktów Jasona Crumpa. Jason Crump nie wchodzi, proszę Państwa. Jason Crump, poczekaj Adam, jeszcze policzmy to. Crump nie wchodzi do półfinału. A więc podobnie jak przed rokiem, 7 punktów Crumpa, a 13... Tomasza Golowa. Cóż to oznacza? Że mamy 6 punktów przewagi, że Tomasz Golow ma 6 punktów. Przed biegami półfinałowymi mamy tą wymarzoną przewagę 6 punktów, a przecież przed Tomkiem jeszcze przynajmniej jeden start, a wierzymy, że 2 i ten ostatni podwójnie liczony, więc czyżby to oznaczało? Oznacza to ni mniej, ni więcej, jak tylko to, że Jason Crump stracił już szansę na mistrzowski tytuł. W tej chwili tę szansę poza Tomaszem Golowem ma jeszcze tylko Jarosław Hampel. Tak, zgadza się i tak naprawdę w tej chwili musimy kibicować Siarkowi o to, żeby na najwyższym i drugim podium po zawodach Bydgoszczy stanęło 2 Polaków. Za chwileczkę poznamy składy biegów półfinałowych. Przed nami losowania, ale również przerwa. No i cóż, Tomasz Golob, czekający ciągle na te decydujące rozstrzygnięcia, nie może uwierzyć Jason Crump w to, co się stało, że on tutaj nie wszedł do półfinałów. No i właśnie to charakterystyczne podskakiwanie Tomasza Golowa, to podtrzymywanie koncentracji. Nie wiem, Piotr, czy słyszysz, co tutaj wykrzykują kibice polscy w tej chwili? Krzyczą już Tomek mistrzem świata, czyżby... Tak, są przygotowane okolicznościowe korony, okolicznościowe puchary z jedynką, z imieniem oczywiście i nazwiskiem...